Hejka, tu Milenka. Hejka, tu Milenka. Cześć! Dzisiaj z Milenką rozwiązujemy zadanka, zobaczcie, bo Milenka została w domku. Co się stało? Co tu masz? Dajcie dużo łapek w górę, żeby od jutra wyzdrowiałam. No, żeby Milenka jutro już mogła iść do przedszkola, bo idziemy dzisiaj na kontrolę. Z Marceliną. No, Milenka już dzisiaj nie kaszle i się bardzo dobrze czuje. Za to nasza Marcysia jeszcze kaszelek ma. Więc ciekawe, co pani doktor powie. Zadania wszystkie nadrobiłam, teraz wam pokażę, co wczoraj zbudowałam. Okej, lecimy. Tutaj Milenka ma klocki Lego Duplo i sobie tak nabudowała. Wow. Cześć. Jestem świnia Pepa. O, świnia Pepa przyszła do nas. Cześć, a ty jesteś świnia. Raczej ja jestem mama świnia. Aha, a ja jestem Skarbonita. No to cieszę. Najlepsza przyjaciółka od Milenki podobno. No jest to jeszcze prawda, Milenka, że jestem twoją ulubienicą? Tak. No już myślałam, że zmieniło zdanie. Brum, 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 brum. Co tu jedzie? Traktor. A tu jedzie auto. O, pokazać wam coś? No. Ta-da. No, już się wychodzi koń tutaj, nie? Jest wkurzony koń. A czemu on jest wkurzony? Bo nie zasubskrybowaliście Milenki kanału. Ale wymyśliłaś? A właśnie, jak już jesteśmy przy tym, to... To zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie dużo łapek w górę, koniecznie z dzwoneczkiem. My będziemy się wybierać za niedługo do lekarza, bo mamy jeszcze 50 minut do wizyty. Pokażę wam, gdzie moje kotki są. Miam! Wy mnie obudziliście. Kto cię obudził niby? Skarbonita. W życiu ja bym cię nie obudziła. Milenka cię obudziła, bo ona tu hałasuje przy tym domku, wiesz? Patrzysz mi w oczy? No nie. A wyspałaś się? Raczej wyspałem. Wyspałeś się? Tak, bo jestem Hello Kitty Król. Jako pajac. Chcę podobać ci ten domek od Milenki, co ci zbudowała go. I pokaż, jaki ty masz fajny mostek. Umiesz przez niego przejść? Tak. No pokaż nam tylko. O, co będziesz teraz robił? Poczeszę mojego konia, bo mam dwa konie. No dobrze, no to i lecimy czesać konie. A gdzie masz te konie? To jest jeden koń. No, taki biały, on jest nawet duży. Dostał tutaj jedzonko, widzę. Tak. Milenka dba tutaj o te zwierzątka. A drugi koń tutaj gdzieś jest na pojeździe. On gdzieś jedzie, tak? Na jakąś farmę? Do widzenia. Gdzie go zabierasz, tego konika? Na przykład... Na jakąś przejażdżkę? Do Francji. Czy na wizytę do weterynarza jedzie? Do Francji. Do Francji jedzie aż. Aha. I jeszcze do Ameryki. O, to bardzo daleko wyjeżdża, to na jakieś zawody może, co? Tak. Zaczekajcie chwilę, zabiorę go do Francji i do Ameryki. No, okay. Jedzie do Ameryki i do Francji ten koń. No, pa, pa. Pa, pa. No i mój konik pojechał, teraz się szykuje do lekarza. Już jesteśmy u lekarza. Tutaj są o autach. No, o czym tam jeszcze masz? Tutaj jest jeszcze Frozen. To nie wiem, dwie mini. I tu księżniczka Zosia. No, zobaczcie, to jest Marcysia. Whisper. Są kolejne auta. No, jest dużo, bardzo dużo książeczek. Tutaj jest do czytania, do oglądania. Tak, nawet Marcysia coś dla siebie znalazła. Jest dziczo. Tak? Co myślisz, Marcysiuka? Popatrzcie, co sobie nakleiłam. Tu jest z tą dziewczynką. No. A tu jest sam Stitch. Czekamy na wizytę i Celiny chyba teraz coś innego zainteresowało. Zobaczymy, co ją zainteresowało. Tak. Milenka, też to zainteresowało dla bubasków? Bubi! Hej, będę ruszyć.
Cześć, Milenko, ty już wróciłaś do domu? Tak. I co ten doktor ci powiedział? Powiedział, że już wyzdrowiałam, ale jeszcze mam do... Ale jeszcze muszę chodzić do okulisty, a Marcysia miała jeszcze do robienia inhalacji, bo ma kaszelek. O, ja tak właśnie przypuszczałam, bo ona w nocy jeszcze kaszle. A ty mi tylko powiedz, co ty tam masz za łakocie? To są bebeczki. Ja już trochę się podjadłam. A dla mnie? Pomyślałaś o mnie? Tak. To daj mi. Proszę. Ale pyszne, co to za lukier taki. Ale rewelacyjne, to jest chyba malinowe takie. A tam dalej, co ty sobie jeszcze wybrałaś? Spróbuj te dwa smaki. Co to są? To wygląda jak takie grzybki. Tak, i je można jeść. To jest czekolada. Żeby tylko zęby nie odpadły, co? Jak? Daj. Pycha to jest. Ty to jednak wiesz, co masz wybrać. No, to już jutro możesz iść do przedszkola chyba, co? Czy w domu jeszcze zostajesz ze mną? W domu. A jutro i tak zostajesz przecież w domu, bo jutro jest weekend. Tak, bo mój tata... Ale zimnie gapa. Bo mój tata ma przecież jutro urodziny. No tak, bo goście będą, masz rację. A ja mu wczoraj dałam laurki. No, widziałam. I nawet mu dałaś chyba jeszcze serdusio takie. Mhm, wyciąłam je. No, starałaś się. Jeszcze zaśpiewałam mu szczolarz, powiedziałam wszystkiego najlepszego, no i tyle. No pięknie, tak się powinno zachowywać na urodzinkach, prawda? Już drugie nabyte śmietanie. No mówiłam ci, pycha, pycha. Ty wiesz, co kupować, naprawdę. A jeżeli Wam się podobają nasze filmiki, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. To jest takie zrobione marmoladką, tu jest w środku. No, dużo słodkiego. Zjadliście mi domek? Co tu masz? O, tak. Trochę tu jest bałagan. Co? To nie to. A pokazać Wam coś? No. Ta-da. Aha, a kto w tym domku mieszka w ogóle? Ten kotek. Jeszcze ten kotek. My nie widzimy tu kotka. Aha, takie kici. Jeszcze tam. Taka kicia kocia tu mieszka, bym powiedziała. Jeszcze tu była taka laleczka, ale nie wiem, gdzie jest ta laleczka. Ach, na pewno może Marcysia gdzieś wzięła, albo ty gdzieś zapodziałaś, albo w innej zabawce jest. A Marcysia co robi? Śpi. Marcysia zasnęła po lekarzu. No, bo to jest jej pora spania. Nie? Ona jeszcze chodzi na drzemki. Tak. To widać śmietana jest marmoladką. Taką... No? Na przykład, no nie wiem. To my się już z Wami żegnamy, bo idziemy szykować obiadek. Papa, już przybujcie na kanał i na sieśnicy na drzemki. Pa, pa. I dajcie dużo łapek w górę. Jeżeli Wam się podobają nasze filmiki. Pa, pa. Pa, pa.